Jesteśmy zadowoleni. Początek meczu był udany dla nas. Potem troszeczkę podkręciła tempo Stal. Dobrze, że wyszliśmy do przerwy na minimalne prowadzenie i w drugiej połowie konsekwentnie budowaliśmy przewagę. Trudny teren, trudne zwycięstwo. Cieszymy się bardzo, wracamy, przygotowujemy się do następnego meczu. Co mogę powiedzieć? No, mecz był ciężki, tego się spodziewaliśmy. W końcówce meczu wyszliśmy na siedmiobramkowe prowadzenie, no i z tego powinniśmy się cieszyć. Jedziemy do Głogowa z dwoma punktami. Teraz dwa tygodnie przerwy, trzeba się przygotować pod derbowy mecz z Lubinem i tyle. No nic, dwa punkty, jadą do Głogowa, ciężki mecz. Postawiliśmy wszystko na obronę, dzisiaj to zaowocowało. Cieszymy się, że wracamy do dobrych nastrojów. W pierwszej połowie było bardzo ciężko. Bodajże było wszystko na remisie, ale w drugiej połowie złapaliśmy, można powiedzieć, wiatr w żagle i wszystko tak zatrybiło, że tak powiem, i się udało wygrać. Nie powiem, że gładko, bo były problemy w naszej grze, ale się udało.